W piątkowy wieczór 17 maja w Muzeum Regionalnym w Brzozowie zorganizowano wyjątkowe wydarzenie stanowiące część tegorocznej Nocy Muzeów. Podczas niego odbył się wernisaż fotografii Doroty Barbary Indyk pod tytułem Moje Bieszczady, połączony z seminarium na temat Bieszczad oraz koncertem Pawła Orkisza. Organizatorami wydarzenia były Fundacja Misji Obywatelskiej oraz wspomniane na początku Muzeum Regionalne imienia Adama Fastenachta w Brzozowie. Uczestników spotkania przywitał dyrektor Muzeum Regionalnego w Brzozowie, a przy tym również działacz społeczny i regionalista Jerzy Ferdynand Adamski. Zwracał on uwagę zarówno na postać głównej bohaterki wydarzenia, a także jej bogaty i niesamowity dorobek. Z pewnością jednym z najważniejszych momentów piątkowego spotkania było wystąpienie samej Indyk. Mówiła ona o swoich fotografiach, miłości do Bieszczad, a także podkreślała ona znaczenie natury w życiu człowieka i zachęcała do podejmowania samodzielnego obcowania z nią. Wystawię fotografii moich, które wykonywałam w różnych przedziałach czasowych i oczywiście Bieszczady. Kilka zdjęć to Bieszczady Wschodnie zza naszej granicy, natomiast pozostałe i duża większość dotyczą naszego obszaru Parku Narodowego Bieszczadzkiego. I na tych fotografiach przedstawione są głównie wierzchołki nasze bieszczadzkie i część Połoni. Staram się pokazać te góry nasze w taki sposób, w jaki ja je widzę. W detalach, w szczegółach na zdjęciu zatrzymuje się te elementy, które w jakiś sposób wybierają w człowieku, w duszy, w sercu wpływ i pobudzają nasze emocje, naszą wyobraźnię też. I zachęcają odbierającego do tego, żeby samemu się przekonać, jak tam jest. Zwiedzanie wystawy było dla gości okazją do podziwiania kunsztu fotograficznego bohaterki wydarzenia, ale też i niejednokrotnie do ponownego zapoznania z urokiem Bieszczad. Po zakończeniu zwiedzania nastąpiły obrady seminaryjne. Łącznie uczestniczyło w nich około 70 osób. Byli to zwykli goście, ale też i sami prelegenci. Poza wspomnianą Dorotą Barbarą Indyk, panelistami seminarium byli historycy Wojciech Wesołkin, Hubert Osadnik i Maciej Augustyn. Przewodnicy Mateusz Podkal, Edward Marszałek i muzycy Paweł Orkisz i Bogusław Augustyn. Prelegentem był także założyciel Radia Bieszczady, Jakub Osika. Takie pierwsze moje Bieszczady to były wycieczki pociągiem, relacji Zagórz Łódków albo Zagórz Kościęta. W szkole pierwszy był ten szkolny kurs turystyki, gdzie działający w naszej szkole na Zagórzu, to już wtedy zaczynałem się chodzić na rajdy, na jakieś spotkania, wyjazdy. I pierwsze wyjście na Połoninę, gdy zobaczyłem, że stamtąd widać dużo więcej niż przed domem. W siódmej klasie przeczytałem taką książkę Dzikus, czyli Wyjęty spod prawa. To było o pułkowniku z Pawłosiewiczu i Wilku, z którym on się zaprzyjaźnił. Ponieważ w tej książce było jasno, że to ten człowiek żyje, mieszka w Rajskim, to jak już miałem rower rekord 10, bo Braciszek mi kupił, jak skończyłem siódmą klasę, to wsiadłem i pojechałem na rowerze do Rajskiego. Pułkownika nie zastąpił. Na zakończenie spotkania jeden z panelistów, Paweł Orkisz, wystąpił z koncertem inspirowany muzyką Bieszczad. Przed wojną powstało 160 domów w prawie, kościół celnie w synagogach, przeglądały się posłanie. Wernisaż przyciągnął wielu przedstawicieli życia publicznego regionu. Wśród gości byli bowiem między innymi wieloletni poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, a także radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego Adam Śnieżek, a także dawny działacz opozycji demokratycznej i przewodniczący Rady Powiatu Brzozowskiego Henryk Kozik. No, przede wszystkim piękne zdjęcia z Bieszczad przypominają mi moje wędrówki także po tych górach tymi szlakami. No, jest sporo do zrobienia, mimo że w tej chwili poziom inwestycji, budowy dróg, mostów w
Bieszczadach i doprowadzających dróg doprowadzających Bieszczady jest ogromny. Ciągle tutaj przychodzę, bo ja jestem na zaproszeniu, to ja jestem bardzo, mi się bardzo ciekawy było wypowiedzi tych panów, którzy tam byli, że wy młodzi musicie to wszystko przekazać, musicie to wszystko przejąć, żeby pokazać młodemu pokoleniu. A wy musicie też mniej objąć jakby sterpę tych nas, samorządowcach, ja już mam tą głowę siłą, bo to jest wasza przyszłość.